9 listopad 2021, Hamburg. Dzisiaj mamy 1697 rocznicę poświęcenia Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Mamy również 82 rocznicę internowania do klasztoru Bernardynów 9 listopada 1939 roku 39-letniego księdza Edmunda Nowickiego. Litania loretańska. W Oliwie 10 grudnia 1294 roku zostało przekazane Pomorze Gdańskie księciu Przemysławowi II, prawnukowi świętej Jadwigi Śląskiej. Tego dnia abdykował papież Celestyn V. Święty Celestyn V, urodzony 4 lipca 1210 roku w rocznicę śmierci świętego papieża Benedykta V, 4 lipca 965 roku w Hamburgu. Biskup Edmund Nowicki, biskup gdański, który rezydował w Oliwie, urodził się 12 września 1900 roku. Był biskupem gdańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 marca 1924 roku w Poznaniu. W 1927 roku studiował w Rzymie. 3 października w 1939 roku został aresztowany. Przewieziony do klasztoru Bernardynów w Kazimierzu Biskupim 9 listopada 1939 roku. Potem w więzieniu w Poznaniu. 4 maja w 1940 roku skierowano do KZ Dachau przy pałacu Sobieskiej, regentki Bawarii. Potem przewieziono go do Gusen. 13 grudnia w 1940 roku znowu znalazł się w Dachau. Przewieziono go razem z 527 kapłanami. W lutym w 1941 roku został zwolniony, żeby pod warunkiem, żeby się wyrzekł kapłaństwa, czego nie zrobił. 15 sierpnia w 1945 roku został administratorem diecezji, koronował Matkę Boską Królową Polski w Gorzowie Wielkopolskim, w Rokitnie. Ten obraz był w Hamburgu 12 października 1658 roku razem z żołnierzami Czarnieckiego. 26 kwietnia w 1951 roku został biskupem gdańskim. Dopiero po śmierci biskupa Spleta na wygnaniu w Düsseldorfie 7 marca w 1964 roku mógł być biskupem gdańskim. 27 października w 1957 roku erygował seminarium duchownym w Oliwie. Został zamordowany, otruty. 10 marca w 1971 roku w Warszawie, w tym samym kościele, w tym samym szpitalu, gdzie otruto kardynała Chlonda w 1948 roku. Wszyscy święci kapłani. 9 listopada
1727 roku Witerbo. Święcenia biskupie otrzymał wnuk króla Jana III Sobieskiego, 27-letni Klemens August, urodzony w Brukseli 17 sierpnia w 1700 roku w rocznicę urodzin dziadka w Oliwie, w Olesku, 17 sierpnia 1629 roku. W Olesku również się urodził król polski Michał Korybut-Wiśniowiecki, prawnuk Jana Zamoyskiego, który był kuzynem hetmana Stanisława Żółkiewskiego, pradziadka Jana III Sobieskiego. 11 listopada 1703 roku dusza króla Jana III Sobieskiego znalazła się w niebie, w Ojczyźnie Niebieskim. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, Matko Boska, Królowa Polski, módl się za nas.